pomyślałem, że też wiele z tych słów po prostu powinni posłuchać młodzi, no bo jeśli kolejne pokolenia czegoś nie zmienią, to... Wie pan, ja ubóstwiam rozmawiać z młodymi. Ja jestem przekonany, że oni wiedzą, że ja mam ochotę z nimi gadać, że ja ich słyszę. Zastrzegam, ja nie zawsze się z nimi zgadzam. Ja nie zawsze się z nimi zgadzam, ale oni czują moją szczerość, autentyczność. Dlatego oni też chętnie uczestniczą w dialogu ze mną. I to mi sprawia ogromną radość i satysfakcję. A nam sprawia satysfakcję, że ja czuję, że pan obserwuje też to najmłodsze i trochę starsze pokolenie. I tutaj ostatnie pytanie. To jaka taka rada na życie dla tych młodych, jakby ktoś przyszedł od wuja Andrzeja Seweryna, żeby dobrze to życie przeżyć i żeby być przyzwoitym? Bądź nienasycony. Bądź nienasycony wiedzą. Bądź nienasycony zasadami. Bądź nieusatysfakcjonowany światem, w który wchodzisz. Nie kontentuj się tym, co ci inni oferują. Bądź sceptykiem. Spróbuj zdefiniować, co jest dobrem na świecie. Coś takiego.